Cześć, przed Wami odcinek, który miał powstać już kilka miesięcy temu, jednak ciągle brakowało mi ujęć. Dziś już mam wszystko, czego potrzebuję, aby pokazać Wam, czym są zręby uprzątające i w jaki sposób pozyskujemy na nich drewno. Jeżeli film się spodoba, zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzach, co myślisz o tej produkcji. A jeśli pojawią się jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Na moim blogu zamieściłem wpis, z którego dowiecie się, ile zarabiają pracownicy leśni, począwszy od zrywkarzy, operatorów harwesterów, na pilarzach kończąc. Linki pojawią się w opisie. A teraz przechodzimy do filmu. Najpierw słowem wstępu kilka zdań teorii. W odcinku pod tytułem Jak pracujemy na zrębie wspomniałem o gniazdówkach. Przypomnę tylko, że są to 30-40-arowe place, z których usuwamy sosnę po to, aby uzupełnić te luki gatunkami liściastymi, głównie bukiem oraz dębem. Pozostałe drzewa okalające gniazdówki rosną przez kolejne 10-15 lat i po tym czasie również są usuwane, a w ich miejscu pojawiają się nowe drzewka, które albo sadzimy my, albo zajmuje się tym matka natura. Zabieg ten ma na celu przebudowę drzewostanu i dla dociekliwych zostawiam w opisie linki, z których dowiecie się nieco więcej. Tyle teorii, przechodzimy do praktyki. Materiały były zbierane na przestrzeni kilku miesięcy, tyle też trwały prace na tym zrębie, a to z takiego powodu, że drewno było przygotowywane tylko na zamówienie. Na naszej powierzchni jest 13 gniazd, a my musimy wyciąć wszystko wokół nich. Według szacunków pozyskamy tutaj około 1200 kubików drewna. W większości sosny, ale również jest kilka ładnych dębów. Jednym z utrudnień jest to, że powierzchnia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej drogi asfaltowej. W dodatku drzewa są pochylone właśnie na asfalt. Zazwyczaj procedura wygląda tak, że do każdego drzewa trzeba zapinać linę na wysokości kilku metrów od ziemi i przeciągać je przy pomocy ciągnika. Jest to czynność bardzo czasochłonna i przede wszystkim niebezpieczna dla pilarza. I właśnie dlatego o pomoc poprosiliśmy sąsiedni ZUL, który te drzewa wyciął nam przy pomocy harwestera. Może się wydawać, że jest tutaj bałagan, jednak uwierzcie mi, że cięcie w takich warunkach nie należy do najprostszych. Operator do każdego drzewa musiał się odpowiednio ustawić, stąd też rzekomy bałagan. Sortymenty, jakie pozyskiwaliśmy z tego fragmentu lasu, to tartaczka o maksymalnej długości 14 metrów, kłoda 3,80 oraz standardowo papierówki S2A o długości 2,5 metra oraz 1,20 m S2B. Tartaczkę zrywał tato Ursusem, a ja w tym czasie zajmowałem się kłodą oraz papierówką. W kolejnym etapie prac zaczęliśmy pozyskanie w głębi lasu i tutaj zastosowaliśmy dwie metody. We fragmentach, gdzie było mało miejsca, a dużo gałęzi oraz podszytów, drewno było zrywane w całości na mygłę i dopiero tutaj manipulowane. Natomiast w miejscach, gdzie było luźniej, pilarze wyrabiali sortymenty przy pniu. Druga metoda jest szybsza i łatwiejsza, ale tylko w określonych warunkach. Z każdego ściętego drzewa wychodziły 3 lub 4 kłody oraz głównie wałki 2,5-metrowej papierówki. Pilarze nie składali tego na kubki, bez problemu można to zrobić przy pomocy żurawia. Już wystarczy, że chłopaki przez cały dzień muszą dźwigać te ciężkie pilarki. Jak pewnie zauważyliście, na zrębie zostały gdzieniegdzie drzewa. Są to tak zwane nasienniki i ich zadaniem jest późniejsze obsianie zrębu. Czasem natura płata figle i zdarza się, że mocny wiatr wywraca większość tych drzew. Wtedy musimy wszystko zalesić ręcznie. Pozostawione gałęzie wyrabia na opał okoliczna ludność, ale o tym oraz o przygotowaniu gleby opowiem w którymś z kolejnych odcinków. Na dniach pojawi się jeszcze jeden odcinek, w którym zobaczycie inne ujęcia z prac na zrębie. Tym razem już bez mojego komentarza. Zgodnie z prośbami widzów będę wrzucał też czasem takie filmy, z muzyką bądź naturalnymi dźwiękami. W planach jest również film na temat napędów przy czepach. Myślę, że część z Was będzie tym zainteresowana. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli się spodobało, będzie mi miło, jeżeli ocenisz moją pracę i zostawisz po sobie ślad pod tym filmem. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!